Na długo wyczekiwaną modernizację doczekało się w końcu gimnazjum numer 2. Ta najstarsza w Płońsku placówka zostanie już niebawem wyposażona w pełnoprawną salę sportową. Ten nowoczesny, w pełni przystosowany pod potrzeby uczniów obiekt powstaje na naszych oczach. Szkoła od wielu, wielu lat czekała na budowę hali sportowej, bowiem zdecydowaliśmy się rozebrać istniejącą halę sportową ze względu na zły stan techniczny tejże sali, ze względu na zalecenia sanepidu i po prostu była zbyt mała. Przystąpiliśmy do budowy nowej hali. Po przetargu wyszło nam, że wartość tej sali wyniesie około 3 milionów złotych. Liczymy na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 35% wartości przetargowej. O konieczności budowy sali sportowej przekonywał też Andrzej Bielawski, kierownik gospodarczy placówki, który z Płońską Szkołą związany jest od 20 lat. Z kłopotami z salą gimnastyczną borykaliśmy się dosyć długo. Od 2 lat mieliśmy salę gimnastyczną, która była maleńka. Mieliśmy salę nieużytkową. Ze względu na zły stan techniczny sanepid po prostu nam zamknął. Budowa hali była koniecznością, a jednocześnie zbawieniem dla nas, bo jesteśmy jedyną szkołą, która nie ma sali sportowej w tej chwili. Ale będziemy mieli piękną. Budowa hali, której koszt to prawie 3 miliony złotych, już się rozpoczęła. Wyznaczono też termin zakończenia prac na jesień przyszłego 2016 roku.